Siema, siema, jestem Ramiusz Dzip, to jest skończnik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ja jestem kolonistą, ze mną jest podwórko, a jesteś Siemano. Krzysiek. Chciałem ci powiedzieć jako Krzysiek, a nie jako podwórko, no ale dobra, jest Krzysiek. Może być. I sobie widzimy na czacie też, siemaneczko, witam YouTube. Na samym początku, słuchajcie, stawcie łapkę w górę po tym odcinku, bo widzicie, fajna akcyjka, myślę, wam się może spodobać. Siewy soi, mazurkiem tutaj naszym kochanym, Dąbrowskiego, ale też Krzychu będzie wołał sobie Masajem. No i mamy coś nowego, mianowicie wyrosło drzewo, ktoś nam podrzucił drzewo, nie wiadomo kiedy, tak to on wygląda, ale ładnie, więc trochę cię nadało tam, więc spoko. Mówię, Krzychu, jak kostkę zacznie wybulać coś, to zsitamy te drzewa i tyle, nie? Bo to nie ma co. Od razu trzeba. Na razie nie wiadomo, zobaczymy. No jest takie drzewko nam powstało. Kotów jak zwykle dużo. Dawałeś karmę im? No. Widzisz, jak chcę przypiąć. A no, dobra. Jak tak, to spoko. Dobra. Krzysiu, chodź, idziemy pokazać, co się wydarzyło, bo ruszamy ostro teraz z akcją obora na numer 3. Bo numer 2, jak widzicie, jest zrobiona, a mamy też obor numer 3. No i tu trochę się wydarzyło, bo zawinęliśmy koparkę za 4500, żeby nam wszystko tutaj ogarnęła. Zsunęło trochę ziemi, wykopała wszystko pod fundamenty. I tak, teraz to się to tutaj prezentuje. Jest trochę to wykopane na wyrost. Z góry popatrz. Z góry? Z góry. Nie, właśnie, bo to się obsuwa. Panie. Nie obsuwa się. Dobra, no. I co? A, łuki taki zaciało chyba, coś sepleli z roku. Tam chyba coś, nie? O, więc tak to właśnie wygląda, kopara tu jest, chłopaki mają na razie przerwę. To się właściwie jeden ziomek, który tutaj ogarnia, drugi taki pomocnik jego. No i co? Fajnie tutaj poznaczyli wszystko, żeby wiadomo, co jest 5. Jest to trochę na wyrost wykopane, bo oczywiście nie będziemy tutaj lać do końca tego cementu, tylko wiecie, tu będzie zalane po prostu i tyle. Więc tu powstanie nowa obora. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie, chociaż jak to wygląda, te fundamenty. Krótka robota, robili to tam pół dnia, także nawet spoko to wygląda. No więc co jeszcze mam do pokazania wam? A, kupiliśmy też nową rzecz. Nic. Nie no, ty już możesz jechać w sumie. Bo tak masz sporo roboty i raczej mnie nie przegonisz tam, nie? Tak mi się wydaje. No się nagonisz, ale nie przegonisz. Tak, nie. No, to więc czuję. Słuchajcie, akcja jeszcze taka jest kolejna, że kupiliśmy sobie nowy siewnik kukurydzy, że on pokaże, jak on wygląda. O, proszę bardzo, jest to siewnik Noil. Nie, Noli. Noli? Noli. Tamten był 3,27 metra, ten ma 5 metrów chyba i 7. Zaraz dokładnie wam pokażę, bo nie jestem przekonany na 100% ile tego tam jest. O, może jakieś promocje fajne? O, fajnie dojdzie, twarda, trochę mało koni ma. Ten siewnik ma 5,6 metra, no także w sumie 2,9 metra do przodu, czyli można powiedzieć, że drugi siewnik tamten jakby jest, nie? O, Krzyk już pojechał. Gdzie ty jedziesz? Nie na to pole. Na pole. Na kukurydzę się nie wołuje. Przecież wiem, nie? Do sklepu tu podjechał. A, jak do sklepu, to tak. To wszystko się zgadza. No, a my jedziemy dzisiaj mazurem na nowe poletko. Nowe, na nasze stare poletko. Nie wiem w ogóle, czy nasion starczy, ale może starczy. Nie, wiesz co? Może lepiej sobie jednak na sypie, jakby co? Bo jak mi zabraknie, to potem się nie będę wracał, nie? W sumie powinno starczyć raczej tych nasion, ale... Już wróciłeś ze sklepu? Tak, tak. Co, to jakieś lody pojechał, czy co? Lody, lody, no. Lody na patyku. Czekajcie, trochę muszę cofnąć. Inaczej. Krzychu to agent. O. Ciofaj. Dobra. O, ela. Dobra. Ale nasypane. Trzeba dosypać. Ty zamykaj to, bo tu muchy lecą od tego, od benzyny. Znaczy od ropy. Czekaj, to KSW trzeba trochę posunąć. O. Dobra. Co, że taka realistyka, ale nie byłem przygotowany na takie zdanie, zapomniałem po prostu. W ogóle nowe teksturki, nie widzicie? Chyba widać. Bardzo fajne zresztą. Takiego prawdziwego, zbejcowanego zboża, nie? Więc to super rzecz. Zdali ją fulla na tym silniku? Masakra jakaś. Wiesz co, ci powiem, że chyba... Powoli, po troszkę będziemy chyba rezygnować z tego samoprowadu siewnego, albo kupimy jakiś 4-metrowy, może wiesz? No. Bo co jak co, ale jednak chyba lepiej byłoby po prostu kupić tego, tutaj co mamy tego mazura, to on jest spoko, tylko do niego dostawić właśnie, znaczy dokupić może jakąś talerzówkę, czwórkę albo coś, nie? Żeby trochę lepiej leciało. No już nie, no w sumie zestaw poprawy siewny też może być nawet, nie? Więc tam też nie będzie jakoś... Pomyślisz... O! I dziękuję serdecznie, witam pana w terenie. Bardzo dziękuję, już tu sobie przejeżdżam.
Ja sobie tylko tutaj dojadę w tę stronę. Na naszej łące zawrócimy sobie. Okej. I super sprawa. Też ogólnie rozglądam się powoli za zagrabiarką jakąś fajną. No bo niedługo trzeba będzie kupować zagrabiarkę, a my aktualnie jesteśmy trochę w dupce i nic nie mamy z tą zagrabiarką ogarniętego. No i wiecie, jak dojdą nowe krowy, a krów będzie sporo, bo planuję naprawdę fajną oborę postawić. Taką, którą... Inaczej, projekt jest dosyć znany. Pewnie wam będziecie wiedzieć, jaka ta obora jest, ale to wszystko dowiecie się w kolejnych odcinkach, jak to będzie się przebiegało. Obora jest też na 70 sztuk, także naprawdę, naprawdę solidnie. Myślę, że tutaj nie będzie problemów na pewno, jak chodzi o krówki. Także tylko czekać, aż wszystko się pięknie ogarnie, żebyśmy mogli w końcu zarabiać trochę kasy więcej. No i też zawsze serki są tam gotowe dla nas dyspozycyjnie. Ale pierdek? Jaki pierdek? Że tamten ten? To trochę taki pierdek, nie? Ile masz tych kotów? A, właśnie, kotów mam 18 jak coś, więc trochę jest... Za dużo. Za dużo, trzeba się tego pozbyć jakoś, ale tak wiecie, w sposób cywilizowany, a nie worek. Dlatego trzeba się na tym posiedzieć i pomyśleć dokładnie, co z tymi kotami tu trzeba zrobić. Ale trzeba się lekutko pozbyć, w takim sensie, że oczywiście oddać, nie? Komuś. Nie, chcecie kota? Pisz. Masz propozycję? Pisz. Pisz. Na pif. Dobra. Nie wiem, tutaj dwójkę jechać, czy jak? Nie no, trójka. Myślę, że będzie spoko. Tylko trochę obroty zwracam, może dwójką pojadę. O, dwójka fajnie trzyma obroty. No. Więc tu fajna akcyjka, pole tylko dosyć szerokie, ale też nie do końca, bo takie lekko wąziutkie, ale ważne, że jest fajna sprawa, bo to tylko wiecie, puszczamy sobie siewnik czy piesa i lecimy do przodu, nie? Na pizzy przygarnę jakieś małe kotki, no to mogę dać. Siemeczkę z DE Games, witam serdecznie, Alex Kaczor, witam też również. Samochód pierdek? A, tamten samochód mówiłeś, okej, myślałem, że mówisz o silniku albo o ciągniku, nie? No, a w ogóle słuchajcie, podliczyłem hektary wszystkie na naszej mapie i też taki tutaj lekutki zakład właśnie był z widzami, kto zgadnie dostanie moderatora, jak ktoś się pomyli 20 arów, to dostanie moderatora, nie? Tak miało być. I jeden ziomek trafił moderatora, ja go tutaj przypomnę. Gdzie on jest? Jesteś jeszcze? Napisz, że jesteś. Mamy ogólnie hektarów 14,84, więc prawie 15 hektarów mamy wszystkich pól razem z łąkami. Więc uważam, to jest bardzo ciekawa, fajna areała, fajny obszar, chciałem powiedzieć, nie fajna ten, coś innego chciałem powiedzieć, ale mniejsza. No i kurczę, coś tam trochę się rozwijamy, bardzo fajnie. Mam też nadzieję, że wszystko tu się uda nam jakoś też oczywiście dalej rozwijać, bo weźmy teraz poszli w te pola trochę za torami i tam jeszcze planuję kupić jakieś 2-3 kawałki, może max, żeby też tam bardzo nie iść, bo chcemy też eksplorować tą kolonię, która jest tutaj u nas w okolicy, nie? Także też pewnie jakieś pole ciekawe pojawią, nie? Maniurka, o! Ta maniurka właśnie, bo także maniurka gratuluję oczywiście za tutaj świetne oko w liczeniu. No i git. Siema, jestem Basia z Podlasia. Co ty gadasz? A, Barbara, siemka, no witam, witam. No, także spoko. I ogólnie chcemy też niedługo robić trochę większą łąkę, trochę sobie powiększać. Więc macie jak w banku, że już mam upatrzone pole na taką nową łąkę. Pole też będzie dosyć ciekawe, będzie ono powiększane. I w sumie... A, zobaczcie jaka ta łąka będzie. Bo trochę jednak... Trzeba będzie tę łąkę ogarnąć, siejemy już teraz więcej kukurydzy, bo wiemy, że jak wejdzie dużo krówek. A myślę, że obora jest na tyle prosta w konstrukcji, że raczej z samym problemem po prostu będzie zalanie zalanie tych wszystkich wiecie. O nie, o mat, no aś narobi teraz panie kochany. I co teraz? I co teraz? Może jakoś się tak puścimy, poczekajcie. Jak ten krzyku w ogóle idzie? No ja właśnie kończę pole i do ciebie jadę, nie? A, no to super. Ja właśnie nie kończę. Kończy mi się cierpliwość powoli, wydaje mi się, wiesz? Czekaj. Nic nowego. A, może tak puścimy. Pojedziesz pan? Aha, oczywiście, że nie pojedziesz. Dobra, masz pan po lusterkach. Trudno się mówi. No debił. O. A, Krzysiek właśnie rozwieje z wałami, także super, nie? Fajna akcyjka będzie teraz zwałowania. Ty, jest prawie całe pole, nie? Zobacz, znaczy prawie pół pola w sumie walnięta, ale tylko dwa razy przejechał.
Nie, ten Mazurek, powiem szczerze. Super to jest rzecz, bo po pierwsze to jest fajna rzecz, taka w miarę polska, co nie? A ponadto też wygląda nawet ciekawie, nie? Więc kurczę, mega się cieszę, że mamy właśnie taki siewnik, bo to bardzo duży boost do prędkości wysiewu, a nam z wysiewem zawsze było tak, że ciężko to się robiło. Ale mamy rekompensatę właśnie, bo będziemy teraz wszystkie pola musieli zanim to ogarnąć jeszcze stależować, albo zagregatorować, albo kultywatorować, jakoś tak, nie? To tu jak znowu pisze. Jak chcesz być jak nasz streamer, Kamil Rajdus, i widzieć wszystko dookoła siebie, nie stwarzać wypadków, męsko radzić sobie w czasie transportu swoich plonów, zapraszam do zakupu Litraka, link w opisie. Otóż to, ja korzystam, jak widzicie, teraz cały czas, no i to jest super sprawa, nie? Kciuku, a ty masz Litraka? Nie. A chciałbyś mieć Litraka? Tak, swoim kodem jedynie. Z moim kodem? Na swoim kodem. Bardzo dobrze, Krzysztof. Nawet Krzysztof chce mieć Litraka z moim kodem. Ty też bądź jak Krzysztof i kup Litraka z moim kodem. Dobra, żartuję. Znaczy nie, oczywiście nie żartuję z kupnem Litraka. Możecie jak najbardziej wpaść, zobaczyć sobie ofertę, jak ona wygląda. Bo to jest fajna rzecz na pewno dla was, dla graczy. Ja bez tego już nie wyobrażam grać tak całkiem. Ale promocja jak mango, nie? Ale to oczywiście takie śmiechy, ale mówię całkowicie serio. No co, jak ktoś chce tak sobie grać fajnie, wiecie, tak się wychylać, sprawdzać sobie mod orki, wiecie, te sprawy, to bardzo fajna sprawa dla osób, które coś takiego poszukują. No i to test też działa, nie? Więc możecie sprawdzić sobie. Takie tam, może jakieś, w sumie tak, nie mam płacone za to w sumie za bardzo, więc to chyba nie jest jako płatna promocja. Chyba nie. Ale barterze masz czy nie? To też się liczy. Znaczy, a tu już barter są ogarnięty, już ja zrobiłem swoje na barter, nie? No, ale w sensie barter też się liczy jako współpraca, nie? Że tak? Inne, no. Nawet jak dostaniesz prezent od dobra, ja kupiłem za swoje, nie? Ogólnie tego Litraka. No. Ale jestem tutaj zadowolony, że wam polecam, nie? Oczywiście, nie, no zerknij z tego opisu, oczywiście i sprawdź też Instant Gaming, bo o tym też nie mówiłem, a myślę, że warto, żebyście sprawdzili. Zawsze jakieś fajne promocje wpadają, więc to myślę spoko, bo ja ostatnio miałem czasu na robienie tych wstawek, trochę tego. Macie intra, więc raczej powinniście wiedzieć, o co chodzi, ale jak jeżeli ktoś nie wie, to oczywiście Instant Gaming najbardziej też warto sobie sprawdzić, bo promocji jest naprawdę super, dużo. Ja już mam fajną gierkę postrzoną, którą na pewno sobie kupię i przejdę wolnej chwili, może nie na streamach, ale gdzieś tam w wolnej chwili postarałbym się to zrobić. Bo to też trochę, sami wiecie, ile tego farminga można, nie? Czasami trzeba trochę się też odchamić i coś innego zrobić, nie? Czy podarujesz mi Litraka na urodziny jutro mam? No niestety chyba z wysyłku się nie wyrobimy, wiesz? Bo jakby nawet się postarał, to wysyłka jest najwcześniej, byłaby w poniedziałek, nie? Więc jak nagrywam, to jest piątek, kurde. Piątek 16 czerwca, tak jakby co, nie? Siema Polox, Poplox, o Boże. Jakąś czkapkę chyba. Pijacką. Ej, widzę, że jednak by mi wystarczyło nasion wcześniej. Więc git. Widz poczeka, oni za miesiąc oglądają pewnie? No, tak, no. Pewnie za miesiąc oglądają. W sensie, jak już teraz nagram ten odcinek, to on jest na 16 lipca prawdopodobnie. Chociaż pewnie się lekko później, bo jeszcze muszę wrzucić dwa filmy z mapy. Jeszcze osada, nie? Której nie nagrałem, więc też będę musiał trochę uzupełniać luki osadą, nie? W sensie wiecie, raz osada, raz kolonia i tak dalej, nie? Żeby nie było, że tylko jest kolonia nagrywana. A do osady pewnie tak bym musiał siąść już niedługo, nie? Więc zobaczcie, nie? Siadaj na rowery przywieź? Nie mam roweru tutaj. Ej, nie mam roweru. Da radę? Tutaj, o, zmieścimy się. Do Bagaja go wrzucisz i jedziesz. Mercedes wiozą nas. Dobra. Więc gitarę zabierz czas. A, luz wrzuciłem. Bo piątki mi się. Piątki, nie ma piątki wrzucam, nie? Trójka, piątka czy też siódemka? Nie mogę. Ty co to jest? Owiec coś zasiany, tak mówię, taki dziwny owiec, nie? No, więc wracając na gołus, po jak tam odcinek? Ty, jest 15 minut odcinka. Ty, nie nagrywa się. Ale byłby, jakby się nie nagrywało, bym chapadł. Taka promocja i traka by poszła i na darmo, nie? Znaczy nie, no mam zapis streama, więc zawsze to jest spoko, że mogę zapis pobrać i sobie rzucić. Już tak raz się zrobiło, że właśnie nie było. Ej, bo chyba wszystko żeśmy zasiali chyba na tych polach. Zaraz sprawdzę sobie dokładnie, wiesz? Trzeba na pewno. Ala, bo zapisuje się gierka. Czekaj, tu jest zasiane również. Zasiane też i tutaj też. I tutaj też, okej, okay. Czyli wszystko mam zasiane.
I tuti, i tuti, i tuti, i tuti. Tuti, tuti. No, więc zasiane tuti, tuti. To co, wiesz co, może teraz wezmę opryskiwacz w takim razie i pójdę to poopryskiwać, nie? No jak dobra. To skończę. Bo jeszcze ogarniam zaraz sobie opryski zapobiegawcze, ja to tak nazywam, bo pryska to się wszystko na ziemię, która jest dopiero świeżo powałowana, po to, żeby chwast nie wylazł, od razu zapobiegamy wtedy właśnie temu chwastu i zyskujemy więcej na płonie trochę, nie? Bo jak się chwast pokaże, to wiecie, tak to jest średniawka i też nie wychodzi zbyt dobrze. A jak ty byś miał w sumie czas, Krzychu, no, to wziąłbyś w sumie Zetora, bo jest chyba na razie póki co taki najsłabszym ciągnikiem i mógłbyś włożyć już wapno, znaczy nie wapno, tylko w granulacie, nawóz, nie? Na pola. Tam nawóz, wiesz, full nawóz. Dawka, automat ustawiasz i lecisz, nie? Bo tam już fajnie dostosuje automatycznie pod daną uprawę, na nie? Wszystkie pola, tak mówisz? Wszystkie pola, tylko no. Bo pewnie w kolejnym miesiącu się widzimy, to będzie raczej maj, albo będzie jakaś końcówka kwietnia. Coś takiego. No, myślę, że tak. Tak właśnie myślę, czy może ja bym tego nie zrobił na odcinku? W sumie, mogłem zrobić na odcinku. A dobra, to w sumie to tam ogarnię trochę pół i potem kolejny odcinek nagramy z 2 kwietnia. Pokażemy, jak wygląda też obora i potem nagramy dla was jakiś tam update'ik, nie? Lekutki właśnie z obory i z tych nawozów, bo to już powinniśmy w sumie nawet zarzucać. Szkoda, że do tej wapniarki nie można wrzucić tego nawozu, żeby większe rozsypawało, nie? Znaczy... A nie wiem, czy nie można, wiesz? A gdzie jadę? Poczekaj. Nawet nie wiem, czy nie można. No i fajnie, kurczę, w końcu się nie posiewach, nie? Tak się cieszę, że to jest hit. Więc spoko. A to na imprezę chłopaki to wszystko zrobione. Ta, no, dokładnie. A, więc tego też binka trzeba nie stawić niedługo już, nie? To myślę, że jak skończymy obory tak gdzieś w maju, to w czerwcu postawimy sobie... Gdzie jadę w ogóle? A jak się zaplątane ostatnio. To postawimy sobie właśnie nowego bina, w sensie Michała właściwie, nie bina. Trzeciego, bo nam trochę będzie brakować miejsca, nie? No, okej. Okay. Jak to starczy mi czasu gdzieś tam bliska, to poprawię sobie trochę tego, ten mieszalnik. Poprawię sobie trochę mieszalnik do paszy, bo on jest taki bardzo, jak widzicie, jakby rzec. Taki kurczę na 100, nie? Taki jest bardzo kolorowy i w ogóle bym się trochę zmienił ten styl, nie? Ej, w sumie jak wrócisz, to wiesz, to możesz walić gnojowice, bo je mamy więcej. No, może weźmie gnojowice, proszę, te poletka tam świeżo zasiane, co są, nie? To byłoby spoko. No, to byłoby naprawdę fajna rzecz. I tam, wiesz, ustawić automaciki i gito, dobra, nie? Dobra, wiem gdzie. dobra, wiem gdzie. Ursów dane, tak, tylko mamy swoją modyfikację tutaj takiego, więc tej wersji konkretnie znajdziesz, ale sam sobie Ursus jest wydany, nie? Okej. Okay. No, tak myślę, Krzysztof będzie spoko, bo jak mamy naturalny azot, to nie ma co walić tamtego, nie? No zawsze, tak. Zawsze jakaś tam. Tylko ustaw zawkę automatyczną, nie? O, oczywiście. Wiesz co, o co chodzi? Wiem. Ty, ja bym chyba trochę przechlapał ten opryskiwacz, bo on taki upierdzielony jest. No, jakaś masakra z tym. No. Ogarniemy. Co, żeby tych kotach jeszcze. Jezu, to trzeba sprzedać, kurde, chłopie, bo to jest za dużo tego, nie? Musimy dbać o te koty, żeby miały cały czas 100% żarcia, bo ostatnio trochę je wygłodziłem. I przez to spadło im zdrowie. Co? No zdrowie im lekutko spadło, ale trochę tylko. Już teraz jak ten, jak się ogarnie, to one powinny... O, myślałem, że zdech, dobra, nic. Wszystko git. Więc jak spada im zdrowie, bo nie mają żarcia, to są tańsze po prostu te koty, nie? Tańszy kot. No tańszy kot jest, ale chcemy je w pozycji sprzedawać, nie? No tak. Wiesz, jakby teraz wszystkie koty poszły, to my prawie dwa koła za nie. Czaisz? Nie no, są jeszcze trochę małych, to byśmy mieli za tysiaka jakoś. No. No. 1000 złotych, ludzie, no mówię. Siema, sprzedaż kotka? Oczywiście, że tak, kapibara. Mów, którego chcesz. Dobra, a my sobie jedziemy na poletko jeszcze. Poopryskujemy trochę naszych tych tutaj tego, jak to się mówi? Tych polek. Od tego? Tak. Okej. Okay. Czyli to działa na Xboxie? Niestety nie, bo potrzebne jest oprogramowanie takie specjalistyczne, którego nie zainstalujesz na Xboxie, nie? Więc to taki trochę problem się tworzy wtedy, nie? A dobra, bo to nie trzeba wołować, mówię okej, okay. Mówię czego nie powołowane jest. No zapomniałem przecież, że tutaj nie trzeba wołać. Dobra, powoli. O. No i ogień, lecimy.
No, więc jak widzicie, chwast zapobiega przesiewalni i będzie normalnie bajunia. O, lekko podniesiemy sobie tej... Podniesiemy sobie lekko lance. Nie wiem, też czego będzie szło. W sumie powinno mi styknąć tak naprawdę. Nie, na pewno styknąć jako tako trochę. Ser daj, Riot, jaki ser? Serko tam dać? Właśnie, jak tam ser wygląda? Powinien być parę palet, nie? Nie wiem, jak tam zeserom. A twarz ten zeser? Jak on wygląda? Ile ja? Tego, ile tego zeser? A, kto ja? O, ja nie wiem, kto. Pojedziemy sobie na koło, wiecie, tam będziemy łatwiej nakryć. No sprawdź, byście tego serku jest, to byłoby... Sara, dojadę do końca pola i mogę ci sprawdzić, tak? No. No dobra, ty tylko ci mówię, no. No, mówię. Rzucasz na mnie zawsze. Z mordą do mnie, no tylko. Ja, jaką mordą, co ty mówisz? A co, z piskiem? Nie, no jak. Widzisz, co ja się z nim mam? Krzyż pański. Kurde, łomki ty masz aż czerwone. No to dawaj tam. Chyba z bólu już tam się zjedzą. Zaniedbane trochę tej łąki są, nie? O, to sobie możesz walić na łąki nawet, nie? No, a jak? Albo na łąki może obornik lepiej będzie? Że trochę się obornika pozbyć. Wymierza się. Nie, obornik zostaw na ten. Obornik zostaw na sierniskach będzie, wiesz? Cztery palety już? Ulala, ale to idzie. No, jak my normalnie będziemy bogaczami, nie? Ty, ja myślę, że dzisiaj krzykuję z dołu klienta obora. Dzisiaj obora można by zrobić. Ja się na streamie tym, co robimy teraz. Można! Chcielibyśmy dzisiaj jeszcze dwa odcinki nagrali? Można, jak zdążymy. No, można by zrobić takie coś. Bo teraz mi się trochę ludziska takiego sporo ogarniania, wiecie, i pochnie się to wszystko trzeba było i tam poogarniać inne rzeczy. I tak trochę tego ogarniania poza odcinkami jest trochę, żeby też dla was takiej nie robić monotonii na tych odcinkach. Staram się, wiecie, coś tam też pokazywać, ale tak praca, bo tak wiecie, na jednym pół, na dwóch maksymalnie i potem resztę poza odcinkiem i robić swoje, nie? Żeby też nie działać tak, że... co? Praca. Tak, żeby też tak nie robić z takiej zamuły lekutkiej. Ale myślę, że to akurat spoko, nie? Siemak, na rodzinie, cześć Oporowiec, a w porządku. Bardzo, bardzo spoko. Cześć Roger, witam. Więc, no, jakby samo w sobie fajnie tutaj na tej serii leci. I myślę, że już kurczę się nie mogę doczekać tych z nich, bo teraz będziemy mieli trochę zakosić, nie? Jednak trochę będzie zakosić i powiem ci, że no, dojść czwarta nie będzie stygł teraz. Naprawdę. Ja nawet myślę w ogóle, bo my tak kupiliśmy ten kombajn teraz, nie? No. Sezon temu. Kto wie, czy on nie będzie u nas trochę tak jakby się niedługo wymieniało go, nie? Bo mamy teraz tak strasznie dużo jak to się mówi? Tych pól, nie? Ale się z ciebie YouTuber teraz zrobił? A jak? Teraz jestem YouTuberem, konkretnie. Wróciłem do YouTubowania. Znaczy na YouTuberem mamy chyba cały czas, nie? Bo jak poszedłem na Twitch, to trochę tak bardziej streamowanie się poszło, a teraz... Znaczy nie. Co jak co, dalej uważam, że jestem streamerem niż youtuberem, ale jednak filmy też trzeba robić, nie? Po prostu, jak się ma YouTube'a, to warto te filmy robić, to naprawdę to trzeba jednak, no, to ogarnąć również, nie? Ty, mam 23 minuty odcinka, więc jeszcze mam trochę czasu, może skoczę na pole, co teraz siadłem, nie? No. Ej, no to był spoko, kurczę, elegancko dzisiaj naprawdę, fajna robota zrobiliśmy na odcinku, naprawdę git. Dobra. Nie, to już starczy, tak tam się nakłada lekutko na siebie. Wakacje, gdzie spędzasz? To może powiem poza odcinkiem, dobra, bo tam już mówiłem to na odcinkach tyle razy, więc... Znaczy, dobra, mogę powiedzieć, że za granicę wyjeżdżam sobie po prostu, nie? Na wakajki, na taki urlopik. No, taki bogaty, że za granicę ucieka. O, ja za też nim dogaduj, nie? Ten to zawsze, nigdy, nie? Zawsze ci... Haczykiem gorącym. Przed komputerem na szpakowie? O, dokładnie. Ale wiesz, Roger, powiem ci, że chciałbym przed komputerem siedzieć na szpakowie, bo by szpakowo było w sumie wakacje skończone, nie? Ale, znaczy, chciałbym, ale nie do końca mogę, teoretycznie, bo jak to jest, wiecie, no, jak się siedzi te, powiedzmy, 6 miesięcy, prawie 7 przy mapie, to jednak wena odchodzi i potem modele robią już takie, wiecie, na siłę i to też bez sensu, nie? Chociaż w sumie inaczej. Może modele nie są na siłę tak robione, znaczy są na siłę robione, ale wychodzą lepiej niż robione takie, w których jestem zmotywowany do roboty.
do działania, bo jak robię model tak jakby, wiecie, bez motywacji, to sobie robię go tak, wiecie, a tu zrobię sobie rynne, tam zrobię sobie coś tam i tak naprawdę zawsze robię tak to trochę bardziej dokładnie w sumie, nie? Więc taki trochę paradoks, że bez motywacji mapy robię, robi mi się lepiej niż z motywacją. A, ty wierzysz teraz, tak? Okej. Okay. Nie, to już mam zrobione. A, okej. Okay. Tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Ty w ogóle widziałeś ten, jak kładłeś ten sług siana tam, tej obłoki? No. To berki wystają za dach. Wiem, ale jakbym dał go, dałbym go trochę dalej, to by wchodziło w ten pierwszy, jak to się mówi? No, kurde. Zasłaniałoby tą dziurę tam, wiesz, na dół. Yeah, więc musiałem tak ustawić, no, więc wiem, że lekutko wychodzą, nie? No, więc w sumie nawet tak powiedziałem taką śmiałą też, że gdybym gdzieś tam miał trochę wolne, to pewnie by szpakało wyszło szybciej, ale z drugiej strony też nie wiadomo, bo jakbym nie miał motywacji do tego, to by mogło nie wyjść szybciej, bo bym robił po prostu wolniej, abym się tylko z tym męczył, nie? Więc myślę, że przerwa się po prostu przyda do tego, by zrobić jak trzeba, nie? Ej, wiesz co teraz ogarnąłem? Że jak teraz dałeś tutaj, zrobiłem teraz to, co robiłem kiedyś na osadzie. Czyli ty tutaj ponawoziłeś to pole, rozlałeś gnojowicę, nie? No. I teraz jak ja to jadę i spryskuję pole herbicydem, to pokazują mi się takie kropeczki, gdzie by wyskoczył chwast. Czaisz? No. Czyli wszystko spoko, bo pamiętam właśnie na osadzie, jak tam jeszcze graliśmy z Adykiem i Libuszą, to było tak, że my tam robiliśmy to pole nawozem sztucznym, nie? I ono było takie ciemne, całe. I widać było kropki takie, gdzie przejechałeś po prostu, nie? Gdzie widać to samo. Więc jest sposób na to, żeby to ogarnąć, nie? Cześć Mateusz Wrzochal, witam serdecznie, siemanko. Cześć Rafał Wrzok. Cześć Arbojasty, witam serdecznie. Chorwacja jest git. No może być Chorwacja. Aż teraz wydaje mi się, że... O, masz ci los. Teraz wydaje mi się, że ogólnie wszystkie kraje trochę takie są ciężkie do wakacji, nie? Tam też słyszałem właśnie, że Bronek wyjechał do Turcji i sam jestem ciekaw w ogóle, jak tam z nami jest, nie? Bo Turcja i rekordowa inflacja chyba na świecie. A tak naprawdę kraj wydaje się to jest spoko, nie? I pytanko, jak tam to wygląda? Czy się w ogóle opłaca na takie wakacje gdzieś tam jechać? Bo no jednak tracisz no drugie tyle pieniędzy trochę, nie? Ale no właśnie nie wiem. Przyjedzie Bronek, to się go zapytam, jak to wypadało cenowo, nie? Czy to w ogóle wpłynęło może na turystykę, czy nie wpłynęło, nie? Czy mogę już tego kotka zabierać? Jasne, zabieraj ile chcesz. Możesz wszystkich zabrać. Dobra, i tu jeszcze ostatnie poletki są ogarniemy. Mamy 27 minut odcinka, więc bardzo fajnie to wychodzi. Na Ukrainę jedź? No, tam to raczej tak wiesz. Ne, jeszcze ne. Jeszcze ne. Nie no, co, Ukraina ogólnie spoko jakby takim krajem, nie? No się nie wiem ile tam jest... jakby takich zabytków czy coś tam, żeby coś pozwiedzać, ale na pewno są jakieś atrakcje turystyczne, nie? Nawet w Polsce masz jakieś atrakcje turystyczne, mimo że kraj taki trochę średni. Właśnie, no w Polsce jest sporo takich rzeczy. Nawet w takiej, wiecie, takiej fajnej malutkiej miejscowości, gdzie teoretycznie wydawało się, że tam nic nie ma, a tam jedziesz nagle masz, wiesz, jakąś fajną atrakcję, nie? Tak sobie wypocząć na spokojnie na weekendzie czy coś, to rzeczy z git. Więc jak najbardziej takie coś możesz złapać, nie? Byłem w Chorwacji i ci powiem co i jak. A, no widzisz. Znaczy, już za bardzo mi teraz ciężko zmieniać plany, nie? Na wyjazdy i tak dalej, bo już wszystko mam dogadane, nie? Tak naprawdę. Więc wiesz. Okej. Okay. Dobra. I ogień. Ogień z tym tematem. Będziemy właśnie tu powoli kończyć poletko. No i to ci powiem, Krzysiu, ale chyba... Kurde, na tych polach to trochę ciężko chyba by się obawić w te... ścieżki te technologiczne. Zresztą nie wiesz co, może te ścieżki też zrezygnuje z tych ścieżek, bo trochę z tym roboty było, nie? No. I też jakbyśmy robili ścieżki, to raczej nie wiem, czy też byś to ogarnął, bo ty ogarnąć ścieżki robisz nie bardzo? Bawiłeś się tym kiedyś? Ja nie robiłem tego jeszcze, nie bawiłem się w to. No to jest takie trochę poramane, musisz robić któryś przejazd na ścieżki, potem robić bez przejazdu, a też robić poprzeczniaki i robisz w taki sposób, że jak idziesz przyskwaczem, to żeby ci się fajnie układało, nie? Czy na przykład na poprzeczniakach jakichś tam czy coś też, żeby był fajny zakręt i wyjazd z pola też, nie? Jak to się bardzo fajnie ogarnia, to jest super rzecz pod ten wygląd, nie? Że pole fajnie po prostu wygląda, ale jak nie robisz tego nigdy, to po prostu można bardzo łatwo zepsuć i z tej wizualki wychodzi słabo, nie? Ja pamiętam właśnie, jak się kiedyś tym bawiłem, na Zdziechowie chyba, to wychodziło to spoko, nie? Bo tam trochę większe pola były. Ale też w sumie
na przykład MSD jak nagrywało złą serię, to też dostawali sporą krytykę od widzów, że po co te ścieżki, jak to paskudnie wygląda i tak dalej, nie? A na przykład teraz, jak już tam zobaczycie, jak te ścieżki wyglądają, to ciągle dostaję wiadomości: Raj zrobi ścieżki na swojej kolonii, zrobi ścieżki. Więc raczej ścieżki ludziom siadły, nie? Tylko właśnie na takie malutkie maszynki to trochę średnie, nie? Prędzej to na osadzie bym zastosował, bo tam są większe pola i tam trochę się bardziej można pobawić. Co my tam jeszcze sialiśmy? A, jeszcze pole numer 8 muszę jechać spryskać. Ale to dobra, to spryskam poza odcinkiem. Więc ja sobie ten odcinek wstanę na razie. Z wami się Miska będę żegnał powolutku. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam też do Krzycha, bo ty, Krzychu, w wakacje normalnie działasz, nie? Normalnie, no. No, także Krzycha link macie, do Krzycha link w opisie. Ja dziękuję za uwagę. Idziemy do Krzycha jeszcze, o. Dziękuję za uwagę, do kolejnych odcinków z naszej serii z Podwórka Kolonisty. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.